Dzień dobry. Siemanko. Prosiliście o to, żebyśmy zrobili zaciągnięcie. Co prawda jeden film o zaciągnięciu mamy, ale zrobimy go jeszcze raz. Bo może pewne kwestie zostały źle poruszone i je zrobimy troszkę inaczej. Też się trochę nauczyliśmy, jak tłumaczyć takie zawiłości. To jest. Zaciągnięcie to jest manewr wstępnego jakby wybrania luzu ze sztangi i napięcia wszystkich struktur w taki sposób, żeby przygotować lepiej ciało do wykonywanego ruchu. Ma ono te plusy, że przede wszystkim, to wydaje mi się jest chyba najważniejsza kwestia, wstępnie to, co przed chwilą powiedziałem, naciągniecie, napniecie niektóre struktury, w związku z czym bardzo mocno niwelujecie ryzyko naciągnień, naderwań, ewentualnie nawet zerwań. No tutaj, jeżeli chodzi o martwe ciągnięcie, to pierwsze, co nam chyba powinno przyjść do głowy, no to zerwany biceps z przechwytem. Jeżeli szarpniemy sztangę, no to ta łapa, która trzyma podchwytem, no to jest dosyć duże ryzyko, że ten biceps się zerwie, zwłaszcza jeżeli to naprawdę mocno szarpniemy, jeżeli jest duży ciężar, jeżeli się nie rozżyjemy odpowiednio, to niestety ryzyko takie, a nie inne jest. No i tutaj każdy, kto ciągnie przechwytem, to się musi z tym liczyć. No jeżeli oczywiście to wszystko odpowiednio zrobimy, wybierzemy ten luz, to myślę, że to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. A druga sprawa, tutaj już będziemy mówili o wyniku, w martwym ciągu nie ma ruchu ekscentrycznego. Nie ma czegoś takiego, że napinamy te struktury tak, jak na przykład to jest w przysiadzie czy w wyciskaniu leżąc. Tam podczas opuszczania sztangi rozciągamy i napinamy mięśnie i dla układu nerwowego to jest sygnał, za każda praca ekscentryczna dla układu nerwowego to jest sygnał, że zaraz nastąpi praca koncentryczna, praca, w której mięsień będzie pracował i ten mięsień jest o kilka procent silniejszy. To pokazuje wiele badań. Jeżeli nie ma tej fazy ekscentrycznej, no to wiadomo, że ten mięsień jest troszkę słabszy i podczas zaciągnięcia możemy jakby sztucznie zbudować tą fazę ekscentryczną, przez co też będziemy troszkę silniejsi. W sensie nawet nie fazę ekscentryczną, bo ciężko, to jest izometria po prostu, czyli nie? Napięcie struktur, nie? I tak wstępne jest. Ich załadowanie, nazwijmy to. No dobrze, jak to powinno wyglądać? O co tu się w ogóle rozchodzi? No jak pewnie wiecie, już sama nazwa wybranie luzu, chodzi o to, żeby podczas rozpoczęcia ruchu nie było słychać tego, tutaj. Czyli chcemy jakby naciągnąć sztangę, bardzo dobrą wskazówką jest to, żebyście sobie wyobrazili, że wasze ręce to są liny holownicze. I tak samo jak nie ciągniecie auta na luźnej liny, po prostu jak szarpniecie to albo wyrwiecie zderzak, albo coś tam się innego upierdoli w tym aucie. Tak samo tutaj chcecie wybrać ten luz, rozciągnąć trochę całą sylwetkę tak, żeby te ręce się już naciągnęły, żeby sztanga poczuli, żebyście poczuli, że ta sztanga waży wam w łapie i dopiero jak to poczujecie, to możecie zacząć ruch. Dobra, Jaron, pokaż jak to będzie wyglądało w praktyce, bo gadamy, a może będzie wystarczyło pokazać. Wzięliśmy specjalnie Teksasa, więc to wygięcie powinno być dosyć dobrze widoczne. Czego nie macie robić i co często jest tożsame z zaciągnięciem, jest po prostu to. Oczywiście o to w tym chodzi, żeby się na niej zapiąć, ale bardziej chcecie pracować do góry, bo nie chcecie zmieniać biomechaniki tego boju. Czyli się przechylając w tył, biodro jest za nisko i skończy to tak, że coś wyciągniecie, biodro się ustawi tak i całość pójdzie w pizdu. Czyli innymi słowy, ustawiacie już biodro w odpowiednim miejscu, łapiecie sztangę tak, żeby mieć już pozycję startową, powiedzmy taką, w jakiej będziecie chcieli ciągnąć i następnie angażujecie struktury tak, jakbyście chcieli nogę wbić w ziemię, jednocześnie wyciągnąć plecy do góry, tak, że zobaczcie, tutaj sztanga już się będzie, o widzicie, sztanga już się wygina, ręce się naciągają i to właśnie jest zaciągnięcie, to właśnie jest wybranie luzu. Jeżeli Juran by teraz z tego miejsca uniósł sztangę, to gwarantuję wam, że nie będzie tego kliknięcia charakterystycznego sztangi o ciężary. Pokaż Juran. Hop. Słyszycie? Delikatnie. Wiadomo, coś tam było słychać, nie? No bo tutaj jednak te talerze będą pracowały między sobą, ale zdecydowanie nie jest to... Nie jest, nie to, jest taki to szarpnięcie, plan. Nie jest to takie... Dokładnie. I co tutaj... To bardzo fajnie widać, zwłaszcza w martwym ciągu wersji sumo. Moim zdaniem łatwiej jest to pokazać. Zwłaszcza to, co powiedział Jura na Teksasie, bo ten Teksas jest praktycznie gumowy i tutaj zdecydowanie to zaciągnięcie jest dużo, dużo większe. Pamiętajcie, że tutaj musicie mocno zaangażować nogi, czyli tak wyobraźcie sobie, że chcecie odepchnąć całą platformę wstępnie troszeczkę od sztangi. Nie, że chcecie unieść sztangę, tylko dosłownie wyobraźcie sobie, że macie zrobić tak jakby leg press, nie? Że chcecie dzięki temu same czwórki zaangażujecie. Druga sprawa to tu górny grzbiet. Juran chce wyciągnąć się jak najbardziej. Wskazówka do was. Długa szyja, tak jakby ktoś was za włosy ciągnął do góry.
Dzięki temu mocno tutaj będzie zaangażowana praca górnego grzbietu. Łopatki cały czas ściągacie w dół. Nie do retrakcji, tylko w dół. Mhm. I trzecia sprawa, zaangażowanie tutaj biodra. To znaczy nie tylko chcecie się rozciągnąć w górę, ale jednocześnie wciskacie biodra do przodu w taki sposób, żeby tu już dupa wstępnie była zaktywowana i podczas tego ruchu dzięki temu ten pośladek też szybciej, dynamicznie wskoczy do góry i będzie on zdecydowanie takie płynniejsze przejście tutaj między pracą początkową mięśni czworogłowych, czy tej samej nogi, a późniejszą pracą tyłka, który ma zakończyć ten ruch. Poza tym, jeżeli zapomnicie tu o pracy tego pośladka, no to jednak tutaj będziecie luźni i ta pozycja nie będzie też taka efektywna, bo jeżeli urząd się przyciśnie do sztangi, to automatycznie wypionuje się troszkę i tutaj sam wektor siły też będzie zdecydowanie bardziej korzystniejszy, będzie bliżej tej sztangi, także sama praca na prostownika i dla pośladku będzie troszkę korzystniejsza do wykonania w tym momencie. Pamiętajcie, co ja teraz robię, to totalnie nie jest... To jest to samo, jakby musiał się zaciągnąć, ale ja próbuję zwiększyć ten kąt między biodrem a tułowiem. Więc jest biodro, tułów, noga zostaje, jak to ładnie Brzyd mówi, dupę mam zakotwiczoną, więc to nie jest to, nie? Dupa jest w najwyższym możliwym biomechanicznie punkcie, który jest korzystny i ten kąt między tym a tym będzie się zwiększał, jak będę zaciągał. Teraz odjechała, więc było źle. Nie, tego nie jest dużo, ale tu chcę się podnieść w ten sposób, a nie w ten. Jakie to jest męczące. Jak zrobisz 20 razy zaciągnięcie, to prawie jak jeden mały ciąg. Tu już, zobaczcie, Juran angażuje całe swoje ciało do tego. On wykonał tutaj pół jednego repa, ale jest zmęczony, jakby wykonał ich 10, bo to już angażuje dosłownie wszystko, co tylko się da do zbudowania tej sztywności. Czyli góra grzbietu jest sztywna, dupa zaangażowana, nogi już pracują. I dzięki temu rzeczywiście jak dobrze zbudujecie to napięcie, jeżeli wyciągniecie tyle tylko luzu, ile się da, to później jak wyszczelicie, zwolnicie to napięcie, to naprawdę można wyszczelić tą sztangą do góry w taki sposób, że ten ruch jest dużo płynniejszy, dynamiczniejszy i lepszy po prostu. I myślę, że to też jest podstawowy błąd, bo zazwyczaj zawodnik robi pierwsze źle, robi się mu korektę, drugie jest super i trzecie znowu jest złe, bo to jest męczące. Bo jak się szarpnie i jakoś ten martwy ciąg zrobi, nietechnicznie co prawda i szkodliwie, to może być to trochę lżejsze niż tak ustawiony ciąg. Ja bym nie powiedział, że lżejsze w tym stopniu będzie mniej męczące dla Was, ale zdecydowanie będziecie mieli dużo mniejszy potencjał do wygenerowania siły maksymalnej. Także też, żebyście tego nie rozumieli na opak. Tak, że uczymy Was gorszej techniki, żebyście mniej ciągnęli, bo nie chcę mieć konkurencji. To tak nie działa. I jeszcze taki mały tip na sam koniec, jeżeli macie problem z wykonaniem tego zaciągnięcia, to proponuję Wam, żebyście sobie wrzucili do planu treningowego martwy ciąg, ja to nazywam hover deadlift, czyli martwy ciąg poduszkowy. Wygląda to w taki sposób, że macie wykonać pauzę najniżej podłogi, jak tylko to jest możliwe. Nie? Powiedzmy 1-2 cm to by było idealnie w tym momencie, no bo tutaj nie mam możliwości w ogóle do jakiegoś szarpnięcia, nie? Bo tutaj dosłownie chcesz się zatrzymać jak najniżej, to wiadomo, że nie szarpniesz tego, tylko że spokojnie wybierasz luz, wybierasz luz, wybierasz luz i nagle zauważysz, że to wybranie luzu przejdzie płynnie w takie uniesienie sztangi o 2 cm nad powierzchnię ziemi, robisz tam pauzę i później kończysz ruch. Po jakimś czasie wybierasz ten luz, ale nie robisz tego momentu oderwania, tylko po prostu już pizda w górę i w tym momencie nauczyłeś się oderwania. Gratuluję. I tyle. Polecamy. Jeżeli macie jakieś inne pytania, czy do martwego ciągu, czy do przysiadu, czy do wyciskania leżąc, śmiało zadajcie w komentarzach, a postaramy się później to ogarnąć dla Was. Piona, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.